Siemano kocury! Z tej strony ja, Motokot Hashtag 2 i mój Pitbike. Część kolejna zmagań, rozebrany, więc trzeba go poskładać. Części do mnie doszły, zobaczmy co za części. Szybki unboxing, pach, pach, łożyska do kół. Najtańsze jakie były na Allegro, po 3 zł 10 groszy za sztukę. 4 łożyska. Jest taka misja z tym Pitbikiem, żeby kupić najtańsze części jakie są. Uszczelniacze olejowe. 9,90. Serio, 9,90. Także sami widzicie jakie ceny. I zapinka do łańcucha 3,50. To kupiłem już na miejscu. Miałem zmieniać łańcuch, ale w sumie pomyślałem, że a tam wyszlifuję tutaj ten spaw, który był i dam po prostu zapinkę i będzie git. Chciałem też kupić klotki, bo są średnie, ale takie są do kupienia. Te, jeżeli są, to kosztują bardzo dużo, więc sobie odpuściłem na razie klocki. Wyszlifuję zaraz tą pierwszą warstwę, tą taką śliską. Odtłuszczę je dobrze i założę, także jeszcze pośmigają. Biorę się najpierw za szlifowanie łańcucha. Nie mam na razie kamerki GoPro na głowie, bo nagrywa nią Motokot Hashtag 1. Swoje poczynania. No i patrzcie. Oczywiście materiał już osłabiony. Wyszlifowałem delikatnie tutaj łańcuch. Dla pewności przekładam tak, żeby przypadkiem nie pomylić w jakiś sposób tego. Zapiąłem i chyba będzie działać. Motokot Hashtag 2, mechanik motocyklowy. Polecam. Chciałem zmienić też zębatkę na nieco większą z przodu. 1-2 ząbek, żeby szybciej jeździć, czy nie? Żeby te biegi były trochę dłuższe. Jednak nie mogłem dopasować takiej. Nie wiem, po prostu nie mam pojęcia, gdzie znaleźć taką zębatkę, bo z wymiarów wynika, że ta zębatka jest do łańcucha 420, a ja tutaj łańcuch i zębatkę tylną mam 428. Ale na razie będę miał krótkie biegi, może to i lepiej, będę tak śmigać. Nie wiem w ogóle, czy jak właśnie przykręciłem, to czy ta zębatka właśnie ma tak latać? Normalny taki luz? No w sumie będzie latać, dobra. Przypiało tutaj górne mocowanie tego amorka, więc trzeba to przesmarować. Może zwykłą oliwą. Dobra, wezmę teraz papier ścierny na klocuszka i trochę wyszlifujemy. Mam nadzieję, że mi to pomoże, nie? Zmywasz do hamulców, idealny do odtłuszczenia. W ogóle jest taki temat, że te klocki są nierówno zdarte. Jeden jest bardziej zdarty od drugiego i w ogóle krzywo, no nie? Zobaczcie, że tutaj praktycznie już nie ma klocka z brzegu. Tutaj jest jeszcze go sporo. Nie będę się na razie tym przejmować. Zobaczymy. Wyjdzie w trakcie. Nie będę rozkminiać, złożę to, aby śmigało. Zobaczymy, jak będzie śmigać. I wtedy ewentualnie, jak będzie mi coś przeszkadzać, to będziemy to modyfikować. Bo w ogóle ten zacisk, wiadomo, tutaj jest to, no, komedia porobiona. Więc na pewno przez to. Nożykiem cyk. Tutka możemy nagrać. Paluchem smaruje. Zakłada uszczelniacz. To jest przedłużenie żywotności łożysk 2T. A może to gorzej zrobi ty, co? No, na pewno. Delikatnie? No. Dobra, kamerka na głowie, pitbike tam. A tutaj paliłem laka. Na przewodzie. Fajnie, nie? Jednak palenie laka na kablu to nie jest dobry pomysł. Lepiej go odłączę w ogóle. Ta-dam! Luks robota. Panie. Dobra, wbijamy łożyska. Tak jak Motokot Hashtag 1 przykazał. A raczej nie Motokot Hashtag 1, tylko Płotek 1. Właśnie kurde, tak stukanie w sumie leżąc na tarczy to chyba też nie jest zbyt dobry pomysł. Lepiej by było oprzeć na, tutaj na oponie. Chyba tak też zrobię od razu. Dobra, złapałem w prawe, więc raz, dwa i będzie zrobione to koło. Dam. Normalnie zrobione, pyk, pyk, jest. To już jest druciarstwo level expert. Sobie pomyślicie, po co ja to zrobiłem. Bo tutaj się klocki już kończą, nie? W tym miejscu, dlatego tu, żeby się nie opierało mi już przy końcu o blaszkę, to maksymalnie mocno zjadę go i będzie gitara. No to co? Trzeba zakładać tylne koło.
skręciłem, łańcuch jakoś tam, jako tako naciągnąłem w ogóle, ach, za mocno jednak ten łańcuch napięty jest. Szarpie za koło, a tu luz. Jaki był, taki jest. Sobie tak myślę, kurde, no 3 z 10 łożyska, nie? Ale okazuje się, że to są po prostu szprychy luźne. Luźne szprychy, które trzeba naciągnąć. Więc motokot hashtag 1, motokot płotek 1 przywiezie mi kluczyk i naciągnę szprychy i powinno być git. Lecimy dalej. No spadasz. A to po co zdejmujesz? Kocury, patrzcie. Ta-da! Są lag założone. I teraz muszę założyć klocki do zacisku i koło będziemy zakładać. Więc najpierw odtłuścić trochę trzeba, prawda? Siemano kocury, wchodzi tutaj hashtag 2. Jadę na bicie jak Lechrok Pawlak. W życiu nie myślałem, że powiem do was, tak? Nie jestem youtuberem i rapuję byle jak, yo. Yo. Bicia jest zawsze na stadionie. Oni będą rozkminiali co, kto, gdzie, z kim. Oni będą rozkminiali co z kim. Dokładnie. Pewien problem. Ponieważ jak ustawię sobie je dobrze i dokręcę górę, to mi się dół automatycznie kosi. Koło, patrzcie, koło jest skręcone w tą stronę, a lagi są prosto, załóżmy, no nie? O, lagi względem motocykla są teraz prosto, a koło jest skręcone. Nie mam pojęcia, dlaczego tak się dzieje. No ale dobra, to na chwilę jeszcze zostawię. Chcę odkręcić kierownicę i ją naprostować. Kierownica jest przekrzywiona w dość dziwny sposób, bo to jakby jest, o ta część jest do przodu popchnięta. Zazwyczaj tak się kierownice wyginają. Ewentualnie tak, po prostu w tym miejscu. A tu jest o tak, więc jakoś to muszę złapać. Dzień kolejny. Przedłuża mi się to i to mi się nie do końca podoba, ale powiedzcie, jak wam się podoba. Czy się wam w ogóle podoba? Planowałem pierwotnie dwa odcinki, jeden z zakupu i rozbierania, drugi po prostu ze zrobienia i już jazdy. A wychodzi jak wychodzi, no nie? Mamy trzeci odcinek i ja go dzisiaj nie złożę. No bo, no nie ma szans. I tak trochę rzeczy już porobiłem, ale dalej zostają jeszcze różne elementy. Dobra, wziąłem tą kierownicę, wyprostowałem. Jakoś super może nie jest wyprostowana, ale jest. I tak pewnie się zegnie, gdzieś tam upadnę, więc na razie wystarczy. Otłusić trochę muszę, bo się minimalnie ślizgała ta manetka. O, teraz w ogóle się nie ślizga. Teraz nic a nic się nie ślizga, ludzie, je zawaliście. O, dobrze, że sobie przypomniałem o rozpórce, bo przecież jej później nie wrzucę. Sprzęgiełko zamocuję trochę dalej, ponieważ chcę na dwa palce mieć. W ogóle może utnę w ogóle ten pypeć na końcu. Zobaczymy, jak się będzie jeszcze użytkowało. Jaki tu patent na ślizgające się manetki? Jakiś klej? Kiszewski może właśnie? Szewskim, normalnie szewskim. Jak drut porządny, to drut. Tutaj muszę do lak kupić te śrubki. Takie imbusowe albo na ósemkę. Zobaczę, co znajdę. Teraz jeszcze przemęczmy się trochę z tym tylnym hamulcem. Nie wiem, czy coś z nim wykombinujemy. Wracam do tego tematu, bo jest dość istotny. Nie wiem, czy coś mi z tego wyjdzie. Trochę średnio to widzę. Minimalnie gdzieś tam hamuję to... ten zacisk, ale myślę, że nie jest źle nawet. O, teraz w ogóle jest dyl. Okej. Okay. Także to będzie doświadczenie. Zobaczymy. Ten cały motocykl to jest jedno wielkie doświadczenie moje. Więc zobaczymy. No, jestem ciekaw, co i jak wyjdzie. Tutaj widzę, że się leje olej, co mnie specjalnie nie cieszy. Właśnie, teraz generalnie ugięcie wstępne jest mi potrzebne do zrobienia, czyli ta regulacja amortyzatora tylnego też jakoś się coś z tym reguluje. Nie pamiętam jak. Zaraz się spróbuję dowiedzieć. Przyjrzałem temat już ugięcia wstępnego, no i mniej więcej wiem, jak to działa i jak powinno działać. Mnóstwo poradników jest w internecie, co i jak, na co wpływa i tak dalej. No ale generalnie w skrócie to chodzi o to, że czym bardziej jest sprężyna ściśnięta, tym motocykl jest sztywniejszy i tym samym mniej się ugina. Czym jest luźniejsza, to jest odwrotnie. Jest po prostu motocykl bardziej miękki, bardziej się ugina. To trzeba ustawić według wagi rajdera po prostu. I nawet producenci w ogóle przewidują różne ugięcia. Wiecie, mierzymy najpierw motocykl w spoczynku, później jak stoi już na ziemi, a później już z... motocyklistą i wtedy motocyklistą w pitbajku, no ale wiadomo, o co chodzi, a później już z samym kierowcą
też mierzymy i te wartości trzeba tam porównać, sprawdzić i dopasować pod swoją wagę, tak żeby to po prostu uginało się tyle, ile trzeba. Nie za dużo, nie za mało, wtedy będzie po prostu komfortowo się śmigało. Ale to jest pitbike, więc u mnie trochę to inaczej działa. Więc mam generalnie przód bez regulacji. Przód i tak jest dość miękki, więc muszę mniej więcej adekwatnie do tyłu to ustawić. W tym momencie usztywnię tylko trochę tył, czyli bardziej ścisnę sprężynę. I tak zostawię. Pojeżdżę, zobaczę, jak się będzie zachowywać to. Także w moim przypadku to jest metoda prób i błędów. I zobaczymy. Biorę młotek i odkręcę po prostu to na razie. I sprężynę trochę ścisnę. Robiłem to kiedyś u siebie w derzecie. Przód i tył ustawiałem. I powiem wam, że różnica po ustawieniach takich nominalnych do mnie, pod moją wagę, była naprawdę duża w stosunku do prowadzenia i zachowywania się motocykla na nierównościach, więc jakby generalnie sama ta regulacja na pewno jest spoko i warto ją jest wykonać po kupnie motocykla po prostu, żeby pod siebie to zrobić. No ale to, tak jak wspominałem, to jest speedbike, więc nie o to tu chodzi, a raczej głównie nie o to. Dobra, na razie tyle, jest mniej więcej w połowie regulacji ta sprężyna, zobaczymy. Wiecie co, gaźnik jest do zmiany chyba jednak, bo no nie wyreguluje na tym gaźniku. Niestety ta śrubka się tam zaklinowała i tego nie wyreguluje, ale odpalimy go, co? Zawory ustawiłem chyba źle i zaraz wam pokażę, dlaczego tak uważam. Pyksanie jest tak. I co? Zresztą go można chyba postawić na kółka. Oho! 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 Patrzcie, co się z przodem stało. Wszedł i tyle. O ja pierdzielę. Masakra. O ja pierdzielę. Oto się będę mieć tym pitbike'iem chyba. Patrzcie. O tak jak uderzam, to coś tam jeszcze się ugina. W ogóle koło jest ostro skrzywione, nie wiem. O patrzcie jak koło jest teraz. To jest masakra. Wiecie co? Ja podejrzewam, że to jest wina panewek. Znaczy no na pewno jest wina panewek, że tak się teraz zachowuje, ale wina panewek, że te lagi są przekrzywione. Bo jakby widzę, patrząc od góry, górne rury są równo, to dolne gdzieś tam zjeżdżają, ale akcja. Dobra, odpalam go. Także chyba już wiadomo, dlaczego uważam, że zawory są źle ustawione. A i w ogóle jeszcze w tym gaźniku od powietrznikiem paliwo ucieka. Nie wiem, może pływak się zawiesił czy coś. No zobaczę, czy uda mi się go odratować czy nie. Ale nowy, podobno nowy, który w pełni zastąpi ten gaźnik, niby Mikuni, kosztuje 56 zł, więc no nie wiem, czy jest sens się w ogóle bawić cokolwiek. Tylko dajcie znać w komentarzach, czy faktycznie te chińskie najtańsze gaźniki za 56 zł, znaczy w sumie nie jest najtańszy, bo najtańszy kosztuje 30 parę, no ale za 56, czy on jest faktycznie taki, który spełni swoją funkcję, a może są jakieś gaźniki jeszcze większe, które troszkę mocy dadzą, co? Jak wy tam? Dajcie znać w komentarzach. Podeślijcie linki od razu, jeżeli coś znajdziecie. Inna sprawa jest taka, że pewien ziomek podpowiedział mi, żeby sprawdzić rozrząd, więc od razu sprawdzimy ten rozrząd. Zanim sprawdzimy rozrząd, to trzeba zobaczyć, czy faktycznie tam jak ustawiałem zawory, to czy tłok był w górnym położeniu swoim, bo może właśnie tu jest pies pogrzebany. I pewnie, że nie jest. Jeżeli mam ustawiać na literkę T, to nie jest. No to co? No to chyba w zasadzie tyle tak naprawdę. No trzeba zaworki ustawić w górnym położeniu faktycznie, wyregulować i wtedy zobaczyć, no. Tu jest, mamy piękną pozycję do ustawiania zaworów. Tak jak powinno być, swoją drogą patrzę lagi jak puszczają trochę. Ta laga puszcza. Ta w ogóle laga, wiecie, ona jest... No nie jest nawet w linii. Chyba. Albo tamta nie jest. No dobra, nie wiem. Wyjmę te lagi, jeszcze zobaczę co i jak. Mniejsza o to, odkręcamy tutaj. A tak poza tym wszystkim, to powiem wam, że tyle komentarzy przy pierwszym odcinku było, że wiecie, że to drogo za taki sprzęt i w ogóle tyle kilometrów trzeba jechać i że ktoś tam po 300 wy taki sprzęty kupuje i tak dalej. Słuchajcie, no po pierwsze, sorki, no ale to są moje pieniądze, więc no mogę z nimi robić co się mi podoba.
Po drugie uważam, że nie był to wcale zły pomysł, żeby jechać tyle kilometrów, bo wziąłem swoją motokotkę na wycieczkę, to chyba najważniejsze, co nie? Spędziliśmy sobie weekend w Krakowie, więc kto by nie chciał? No kto by nie chciał? No właśnie. A przy okazji kupiłem tego złomka do zabawy. Do zabawy, no. Na razie do kręcenia w ogóle. Właśnie przy okazji tutaj zobaczmy, gdzie tu może cieknąć. Nie wiem, albo spod tej śruby ucieka, albo nie wiem skąd. No i właśnie, jeżeli ktoś ma za 300 takiego pita, to wiecie co? Motokoty kupią 5 sztuk. Odzywajcie się na Facebooka, kupujemy 5 sztuk na raz, albo nawet 10 kupimy ich. Jak po 300 taki pitbike, to dawajcie. I też możemy pojechać 550 km po 10 sztuk takich pitbike'ów za 300. Odzywajcie się. Dobra, tutaj jest znak w tym miejscu, kropka jest tutaj, więc rozrząd się zgadza. Tłok jest w górnym położeniu teraz. Tutaj literka T się kompletnie z niczym nie zgadza, więc nie wiem. Ustawiamy zawory w takim razie teraz. Dobra, szybka akcja. Teraz pach i już będę miał ustawiony. Kranik odkręcony. Pyk, pyk. Ssanie, pół ssanie. No, oto chwila prawdy. Czy mi tutaj jakaś lipka nie wyjdzie zaraz? Wiecie, o co chodzi? Żeby zaraz nie było, że zawory spotkają się z tłoczkiem. Ta kopka nawet pracuje normalnie i odbija, więc może będzie dobrze. O, o, o. Teraz pracuje, nie? Od razu inaczej. Gaśnika. Kopci się. Dwie sprawy. Dalej strzela, tylko trochę inaczej, w innym miejscu. Jak daje odcinkę, to tutaj czymś wali. Nie wiem, jakieś opary, czy co, czy nie wiem w sumie co, ale czymś tutaj. Po raz kolejny mówię, nie wiem, co się dzieje. Niemniej jednak na dzisiaj koniec. Ja odkładam sprzęta, będę się dalej nim bawił w kolejnych odcinkach. A was zapraszam do łapkowania, komentowania, dajcie znać. Pomóżcie mi ewentualnie z tymi rzeczami. No i co? I widzimy się w następnym odcinku. Nie wiem, czy za tydzień, czy za dwa, czy za trzy, zobaczymy. Tak czy inaczej, motokot #1 coś tam ma w zanadrzu, więc on też być może za tydzień coś wrzuci. A ja żegnam się z wami. Trzymajcie się, pozdro i elo!